Cześć moi drodzy widzowie! Dzisiaj przychodzę Wam opowiedzieć, jak to się stało, że zostaliśmy opiekunami tego wspaniałego pieska, którego Wam zaraz przedstawię. To jest moja Lunka. Część z Was już wie, dlaczego Lunka i dlaczego z nami jest, ale są tu niektórzy, którzy mnie prywatnie nie znają, nie obserwują na Instagramie, więc chciałam Wam przedstawić moją piękną, małą pudlicę. Lunka ma aktualnie 8,5 miesiąca. Wzięliśmy ją, jak miała 3,5. Jest z nami od marca. Urodziła się w dzień urodzin mojego taty. To jest takie słodkie. Chcieliśmy pudelka, ponieważ zależało nam na mądrej rasie. Zależało nam też na tym, żeby ten piesek był aktywny razem z nami. Dlatego nie mógł być to pudel toy po prostu, bo one są za delikatne, zbyt kruche, że tak powiem. No więc zależało nam na tym, żeby ten piesek był malutki, ale jeszcze w razie czego zmieścił się z nami do samolotu i mógł jechać pod nogami, pod fotelami. Więc Lunka jakby spełnia te wszystkie wymagania, ona jest jeszcze śpiąca, bo ona się jeszcze nie obudziła do końca. Bo to jest księżniczka, która bardzo lubi spać. No, bardzo lubią spać, czy nie? No i wzięliśmy do tego pudelka jeszcze, ponieważ on ma sierść, która nie ma podszerstka, więc odrobinę mniej alergizuje. Lunka już chce ode mnie tutaj uciec. No idź. No możesz, próbuj. No, o, brawo! No więc historia jest taka, że my z mężem ustaliliśmy, że będziemy mieć tego psa, ale planowaliśmy także podróż do Tajlandii, więc oczywistym dla nas było to, że nie zdecydujemy się na pieska przed tą podróżą. No więc odwlekaliśmy to, bo podróż do Tajlandii również się odwlekała. To miała być w ogóle nasza podróż poślubna, ale mamy już 2 lata po ślubie. 3 lata po ślubie. Mój mąż któregoś dnia powiedział: jedźmy po pieska. A dla mnie to była tak trudna i odpowiedzialna decyzja, że nie mogłam tego jakoś postanowić sama. Dla mnie posiadanie zwierzątka to jest bardzo duża odpowiedzialność. My też, oboje z moim mężem, mieliśmy bardzo fajne zwierzątka wcześniej, bo ja miałam bardzo fajne psy. Później Marcin miał koty, on nie miał pieska w swoim dorosłym życiu, ja też nie, bo mój pies został w domu rodzinnym. I mieliśmy bardzo fajne psy i ja się obawiałam, że ten, którego weźmiemy, nie będzie taki fajny, powiem Wam szczerze. Naprawdę myślałam, że kolejny piesek może się trafić nie tak fajny jak nasze zwierzątka i co ja wtedy zrobię. No ale pewnego dnia mój mąż powiedział: jedźmy po pieska. Ja powiedziałam na to: jak wybierzesz hodowlę, zadzwonisz, zrobisz research, to ja pojadę po tego pieska. Bo nawet mieliśmy wybrane imię, ponieważ nasze wszystkie pieski miały imiona na B, zupełnie przypadkowo. My mamy nazwisko na B, no to miała być Bibi. No i na Bibi już czekaliśmy tam od, powiedzmy, mniej więcej od roku już wiedzieliśmy, że na tego pieska się decydujemy. Miał być Bibi i miał być to chłopak. No więc mój mąż, ja tak tylko powiedziałam, to wziął sprawę w swoje ręce, długo nie czekając, i zaczął dzwonić po hodowlach, czy są jakieś pieski, które nie zostały zarezerwowane, no bo przecież wiadomo, nie zawsze wszystkie pieski są sprzedane w każdej hodowli. No i zrobił research, porozmawiał z właścicielami hodowli i wybrał jedną z nich, bo pani z którą rozmawiał, jakby była taka fajna, konkretna, rzeczowa i jakby doradziła nam również w kwestii płci pieska, bo my bardzo chcieliśmy chłopczyka, z racji tego, że zawsze mieliśmy chłopaków. Natomiast no, my chcieliśmy takiego pieska do kochania, żeby z nami jakby spędzała czas, jeździła z nami wszędzie i była taka dosyć mocno do nas przywiązana, ale raczej spokojna. No i doradziła nam w tym przypadku, żeby to była dziewczynka. Tak się stało, że ja w tym czasie razem z moją przyjaciółką pomagała mi przygotować się do ślubu, więc miałyśmy ciągle jakieś wizyty w salonach sukien ślubnych, trzeba było znaleźć spinki, kolczyki i tego typu historie.
No i pewnego dnia się z moim mężem nie dogadaliśmy, bo on zapytał się mnie, a za ile wracasz? Ja mówię, no nie wrócę późno, ale ja miałam na myśli gdzieś taką 19, 20. No on myślał, że wrócę do godziny. I już się umówił potajemnie z tą panią, że przyjedziemy obejrzeć tego pieska. No ale jak ja wróciłam do domu, to już było daleko, bo mieliśmy tam około 150 km, albo nawet trochę więcej. Nie zdążylibyśmy. I słuchajcie, ten chłopczyk się sprzedał w ten poniedziałek. No i mogliśmy już tylko jakby jechać obejrzeć dziewczynkę, bo tylko dziewczynki, dwie dziewczynki zostały do wzięcia. No to udało nam się szybciej pracę skończyć, bo chyba o 17 w czwartek, czyli 3 dni później. No i pojechaliśmy jakby zobaczyć. Marcin do mnie mówi, nie no chodź, tylko zobaczymy. Ja słuchajcie, nie miałam do tego psa nic. Nie miałam w domu nic, ponieważ jak Bobiś odszedł na drugą stronę tęczy, to ja z domu wywaliłam wszystko. Ja miałam taką traumę i tak przeżyłam tą stratę, że ja pozbyłam się z domu wszystkiego. Tak samo teraz nie byłam kompletnie naszykowana na tego pieska, więc nie miałam w domu ani smyczy, ani kocyków, no nic kompletnie, żadnego jedzenia, nic. No ale stwierdziliśmy, że jedziemy tylko zobaczyć hodowlę pieski, jak one żyją, w jakich warunkach są. I najwyżej zarezerwujemy i wrócimy. No i dojechaliśmy na miejsce. Aha, jeszcze zanim dojechaliśmy na miejsce, dojechaliśmy trasą, na której ja w zeszłym roku miałam wypadek. Słuchajcie, ja całą drogę jechałam i w ogóle nie myślałam o tym, że zaraz będę oglądać piękne małe pieseczki, tylko ciągle jechałam z duszą na ramieniu, z mokrymi dłońmi, bo tak się bałam, że znowu ktoś w nas uderzy. No, mam straszną fobię od tego czasu, no ale mam nadzieję, że jakoś to przepracuję. No i dojechaliśmy, już było ciemno, zimno, 29 lutego. No i zobaczyłam te pieski i już mi miękło serce, naprawdę. Pieski były w domu, były oprócz tego jeszcze pudelki Toy, które były naprawdę malutkie, były takie malusie tyci. Najpierw się pobawiłam z mamą, bo chciałam zobaczyć, czy ona jest ciężka, czy da się wziąć na rączki, więc była bardzo przytulaśna. Za chwilę przyszedł tata piesków, też był strasznie przytulaśny, od razu wskoczył Marcinowi na kolana, więc to był dobry znak, że pieski no, nie są jakby zlęknione, że są towarzyskie, że lubią towarzystwo ludzi, więc to był dla mnie bardzo dobry znak. No i później przeszłam do pieseczków malutkich i były dwie, Lena i Luna. I Lena to było widać, że jest taka hej do przodu, nic się nie bała, ciągle tam do nas leciała, skakała na nas, a Luna była taka, przyszła się pogłaskać i za chwilę sobie odchodziła, siadała z boku, patrzyła, obserwowała i za chwilę znowu przyszła, pomiziała się, ale za chwilę takie miała trochę ograniczone zaufanie. I mi się w niej to tak spodobało, że się, no prawie, że się w niej zakochałam. Ale przed wejściem ustaliliśmy z Marcinem, że jak któryś z nas powie, że zakochałem się, to będzie to. I to będzie oznaczało, że to jest ten piesek. I słuchajcie, na szczęście, bo ja bym tego nie powiedziała, ja bym pewnie wyszła stamtąd bez pieska. Ale na szczęście mój Marcin powiedział, chyba się zakochałam. I kamień z serca mi spadł, bo on to pierwszy powiedział, więc tylko jakby utwierdził moje słowa, bo ja jestem strasznie niedecyzyjna. I okazało się, że się zakochał w tej samej dziewczynce co ja. No i sprawdziliśmy chipem, która to jest, bo nie miały tasiemek powiązanych, były bez obróżek, więc chipem musieliśmy sprawdzić, upewnić się, która jest która. I okazało się, że ta, którą wybraliśmy, to jest Luna. A słuchajcie, my w domu jesteśmy gwiazdeczka i księżycek. I jak się dowiedziałam, że ta młoda, piękna dama nazywa się już Luna, to uznałam, że ona musi być dla nas, że ona na nas czekała i że ona miała po prostu z nami wrócić do domu i że nie będzie żadną Bibi. Tylko będzie po prostu Luna Bibi. Bibi ma na drugie, bo już się uparłam, ale została Lunka. No i wróciliśmy do domu z tą moją małą piesią
która była taka wystlesona. Wystlesona była straśnie. Bo później wyszło, że jest bardziej nieśmiała niż mi się wydawało i po prostu w tych warunkach domowych, które znała, była już troszeczkę otwarta, ale później się okazało, że jest bardzo, bardzo nieśmiała i będzie to od nas wymagało dużo pracy, no ale tego na początku jeszcze nie wiedzieliśmy. No i przyjechała ta bita taka do domu, usiadła tutaj w kącie i tak siedziała taka biedna, mi było jej tak szkoda, ja tak płakałam. Powrzucam wam tu fragmenty. Ja tak płakałam, bo mi się wydawało, że ona tak strasznie cierpi. Ja nie chciałam, żeby ona cierpiała. Sami byliśmy mega głodni, bo byliśmy od rana w pracy. Nic nie jedliśmy. Jechaliśmy po prostu jak najszybciej, żeby tego pieska obejrzeć. Więc na szybko jeszcze zjedliśmy pizzkę. No i zaczęło się. Na szczęście jedzonko dostaliśmy z hodowli, więc dostała jedzonko, dostała picie. Dostaliśmy też kocyk. Ja przed wyjściem ten kocyk jeszcze natarłam mamę, żeby on pachniał jej tym kocykiem. I tak zostaliśmy psimi rodzicami. Zupełnie spontanicznie. Może nie tak do końca spontanicznie, no bo jakby wiedzieliśmy, że chcemy zostać psimi rodzicami i zostaliśmy nimi. W takim miesiącu, w takim czasie, gdzie ja po prostu, jak sobie to wszystko składam do kupy, to ja nie wierzę, że jest to jakikolwiek przypadek, nie wierzę w tej sytuacji. W ogóle ja nie wierzę w przypadki, wierzę, że wszystko jest tak, jak miało być, że Niunia miała do nas trafić, w odpowiednim czasie do nas trafiła i to jest dla mnie najważniejsze. Teraz po prostu już kilka miesięcy cieszymy się razem. Też mieliśmy tak, że zaraz po tym, jak ją wzięliśmy, no to musieliśmy ją zostawić na weekend w domu u babci, bo jechaliśmy na wesele do tej mojej przyjaciółki, więc piesek potrzebował opieki. No ale super sobie poradziła, też to był dobry krok, bo no to jest drugi domek Lunki. Zanim się zdecydowaliśmy na pieska, pytaliśmy się teściów, czy pomogą nam z opieką w razie, gdybyśmy my nie mogli. Więc wszystko było ustalone wcześniej. I tak jest z nami Luneczka. Także taka to krótka, może nie krótka, bo trochę się rozgadałam, taka to historia o tym, jak staliśmy się właścicielami Luneczki. Jak Luneczka powiększyła naszą rodzinę. I jak rozświetla nasze dni, odkąd jest, to jest, powiem wam, niesamowite. Ja jestem mega szczęśliwa, brzuszek mnie nie boli, odkąd jest Lunka. I ona naprawdę sprawia każdego dnia, że jest powód do radości. Smaczka? To piłeczkę byś zdjęła. Tu nie możemy rzucać. Co się wystraszyłaś? Co tam jest? Chodź zobaczymy. Junia wystraszyła się kartonu. Chodź zobaczymy, Ryszko. Gdzie jesteś? Chodź zobaczymy, co to za straszny karton jest. Co to za straszny karton jest, Juniu? Chodź zobaczymy. Co to jest, co? Tak się boisz? Tak się wystraszyłaś? Dobrze wszystko, widzisz? Dobrze wszystko, myszko. Chodź, bierz zabawkę. Gdzie jest zabawka? Idziemy, bierz zabawkę, idziemy. Junia, zabawkę bierz. Luna, bierz zabawkę, idziemy. No super. Super! No, także tak jak widzieliście, Luka kocha bawić się zabawką. Chyba się wybiegała. Jeżeli możemy, no to bardzo często tak z nią spędzamy czas. Co tam? Przylazła. Połóż się, myszko. Jak kot normalny, dobrze.
I ta zabawka to jest dla niej naprawdę super atrakcja. Lubi sobie też powęszyć, poszukać. No i tak wyglądają nasze dni z Luneczką, bo ile możemy, tyle wychodzimy. Tancia wrócił, ma chce rzucać piłeczkę. Siadł. Uskuteczniamy właśnie wieczorny spacerek z Lunką przy pięknym zachodzie słońca. Cudowne golden hour. Lunka szczęśliwa, bo Pancio wrócił, jest w końcu ktoś dobry do rzucania piłki, bo Pancia rzuca fatalnie, fatalnie. Także nie szczęśliwa. Jeśli starzy za pojazdem, nie wrócimy do domu. Ja zamiast rodziców mam radę powierzchnią. Myślicie, że ci debile wydębią forsę od armii rachunków?